Witam wszystkich. Nazywam się, tak jak wspomniał Tomek, nazywam się Szymon Nowak. Jestem współorganizatorem Mitcha Jasa Katowice. Serdecznie zapraszam. Następne spotkanie w listopadzie. A natomiast dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o Gatsby, który jest generatorem stron i aplikacji. I to nawet w tytule, tutaj tytuł jest trochę inny niż podany na meetupie, który zresztą ja podałem trochę omyłkowo. O tym różnicę między generatorem stron i aplikacji będzie za chwilkę trochę więcej. Pytanie tylko moje, z mojej strony, czy ktoś używał może Gatsby'ego już kiedykolwiek albo coś czytał? Super. A osoby, które nie używały Gatsby'ego, czy używały jakichś innych generatorów stron statycznych? Jakiś Jekyll, Hugo, Hexo, coś takiego? Okej, okay, super. Więc tak jak wspomniałem, Gatsby w teorii przynajmniej tak był na początku reklamowany. Był reklamowany jako generator stron statycznych. Natomiast tak naprawdę, to trochę może się kłócić ze sobą, o czym za chwilkę, jest to tak naprawdę generator, można zamiast nie stron statycznych, natomiast takich małych aplikacji. Gatsby generuje nam tak naprawdę coś, co się nazywa hybrid app, czyli jeśli ktoś miał doświadczenie z server-side renderingiem, to wie, o co chodzi. Jeśli nie, to już tłumaczę. A mianowicie, jeśli kiedy generujemy stronę używając Gatsby, Gatsby dla każdej strony wygeneruje nam plik HTML z zawartością statyczną, natomiast dla każdej strony także wygeneruje nam małą aplikację, plik JS z aplikacją w Reakcie. I działa to w ten sposób, że jeśli wejdziemy na jakąkolwiek stronę, którąkolwiek, dostaniemy automatycznie od razu HTML-a, natomiast klikając dalej po stronie, doładowany jest tylko JavaScript z konkretną stroną, jakby z danymi potrzebnymi, żeby świecić konkretną stronę. Czyli działa to trochę inaczej niż zwykle takie proste, powiedzmy, generatory stron statycznych, które generują tylko i wyłącznie strony, a my musimy się zatroszczyć jakby o tą część JavaScriptową. Tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o server-side rendering, to praktycznie każdy framework w tej chwili już ma server-side rendering. Angular, Vue, React, Ember ma chyba Fastboota, także też ma. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale pewnie też ma. Także natomiast jeśli chodzi o Gatsby'ego, zdecydowano się użyć Reacta. I React jest użyty właśnie zarówno po stronie jakby, czy nie chcę mówić serwera, bo tak naprawdę już po odpaleniu aplikacji nie mamy żadnego serwera, oprócz, nie wiem, Nginxa czy czegoś takiego, co serwują tylko strony statyczne. Natomiast i asety. Natomiast podczas budowania używany jest React, żeby wygenerować nasze strony w HTML. Natomiast potem po stronie klienta jest doładowana cała aplikacja Reactowa, podmieniana jest treść na dynamiczną i tak jak wspomniałem wcześniej, przełączanie się między stronami nie wymaga już dogrywania żadnego HTML-a, tylko dostajemy w kod w JavaScriptie. Także to jest strasznie fajna sprawa, ponieważ nie musimy się, jeśli chcemy mieć jakiekolwiek interakcje na stronie, nie musimy się w ogóle martwić o tym, piszemy po prostu jedną aplikację Reactową, ona jest, Gatsby sobie to ogarnie, zbuduje sobie, będzie działać, jeśli jakiekolwiek dynamiczne akcje chcemy robić, jakieś cokolwiek interakcje, nie ma najmniejszego problemu, piszemy jeden kod, nie musimy się jakby osobno pisać tylko kodu, który będzie jakby statyczny, generowany statycznie, a osobno dynamicznie. To jest jedna i ta sama, jeden i ten sam kod tak naprawdę. Natomiast fajną rzeczą, ja tą prezentację trochę podobną o Gatsby robiłem rok temu w grudniu i o tym wtedy nie wspomniałem, bo wtedy nie pamiętam, czy to już było wtedy wspierane, czy nie. Gatsby tak naprawdę wspiera tak zwane client-side routes, to znaczy jeśli mamy na przykład, nie wiem, milion użytkowników, no to raczej głupim pomysłem jest generowanie dla każdego użytkownika strony statycznej. Szczególnie jeśli użytkownicy mogą się rejestrować i pojawiać nowi. W związku z czym nie ma najmniejszego problemu, żeby powiedzieć Gatsby'emu, że hej, URL, który zaczyna się od users slash cokolwiek, to jest dynamiczny. W tym momencie generujemy, tworzymy jakby template tylko raz i już naszym zmartwieniem jest, żeby sobie pobrać po stronie klienta dane, które mają być wyświetlone na tej stronie. Gatsby zatroszczy się o to, że przekazać nam jakiekolwiek parametry, przekażemy w rucie, on to przekaże nam do naszego komponentu, w związku z czym będzie to już normalna aplikacja Reactowa, najprostsza, którą możemy sobie po prostu dociągać dane, jakie chcemy. Także nie ma najmniejszego problemu, żeby stworzyć tak naprawdę miks takiej strony statycznej z taką pełnoprawną Reactową aplikacją. Wczoraj firma, która tak naprawdę w tej chwili Gatsby już jest firmą, mają projekt open source, natomiast dostali do dosyć duże, chyba parę milionów dolarów inwestycji i pracują też nad różnymi innymi projektami. Nieważne, w każdym razie mieli wczoraj webinar, gdzie właśnie dokładnie pokazywali, że Gatsby może być używany także do pisania stron, aplikacji. Jako przykład podali takiego małego Gmaila,
który był cały oparty o GraphQL. Miał właśnie stronę, początkowa strona to była strona, gdzie proszę się zalogować przez Google, po wejściu dociągało nasze maile i tak dalej. To wszystko było zrobione w Gatsby. Jest to całkiem fajne o tyle, że w tym momencie możemy, jeśli ktoś kojarzy Progressive Web Apps i tak dalej i tą koncepcję App Shell, czyli że renderujemy statycznie po prostu tą część aplikacji, która tak naprawdę jakby która jest niezależna od tego, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie. Tą część możemy wygenerować sobie statycznie w Gatsby, natomiast potem podmieniamy sobie tylko bebechy, które zależą na przykład właśnie od użytkownika, który jest zalogowany, czy od, nie wiem, jakichś parametrów URL. Także to jest bardzo fajna rzecz. Tutaj w tym momencie musimy mieć już wsparcie serwera trochę, ponieważ serwer musi wiedzieć, że na przykład jeśli wejdziemy na stronę users/148, to jaki plik tak naprawdę ma być renderowany. Są pluginy do Gatsby'ego, które automatycznie jakby wygeneruje nam konfigurację dla serwera, natomiast naszym zmartwieniem jest jakby, żeby to już wgrać sobie tam do serwera. W przypadku niektórych serwisów, takich jak, nie wiem, ktoś używa Netlify na przykład, to wszystko jest automatyczne, jest plugin, który załatwia przyciutko za nas, także nie musimy się martwić zupełnie niczym. Teraz chciałem powiedzieć jakby takich dwóch, powiedzmy, głównych zaletach Gatsby'ego. Pierwszą zaletą jest to, że jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. Nie chodzi mi o czas budowania, chociaż też nie jest tak źle. Chodzi o jakby używanie tego już później przez użytkowników. Tutaj mam parę, w sumie z ostatnich paru dni tylko, parę tweetów, ludzie, którzy zaczęli używać Gatsby'ego i strasznie się podniecają, jak jest fajny. To jest fajne jest to, że tak naprawdę większość z tych rzeczy nie musimy się przejmować. To znaczy Gatsby, większość z tych wszystkich rzeczy, tych best practices, performance i tak dalej, robi za nas. Także nie musimy się jakoś specjalnie tym przejmować i martwić. To już prawie koniec. Tak jak wspomniałem, jednym z głównych założeń podczas tworzenia Gatsby'ego było, żeby było bardzo wydajne i żeby programiści nie musieli się tym przejmować. Po prostu nie myśleli o tym w ogóle, żeby Gatsby się martwił o tym za nas. I wydaje mi się, że to całkiem fajnie wyszło. Tutaj jest jakby trochę wytłumaczone, w jaki sposób to działa, a mianowicie, że Gatsby tak naprawdę na początku ładuje tylko te critical, czy najważniejsze, powiedzmy, dane na stronie, tak żeby załadować i pokazać cokolwiek najszybciej, jak to możliwe. Natomiast później używa prefetch, nie wiem, czy jest jakieś polskie tłumaczenie tego, natomiast po prostu dociąga na bieżąco rzeczy, które są potrzebne do wyświetlenia podlinkowanych stron na stronie, na której aktualnie jesteśmy. Brzmi to strasznie skomplikowanie, ale za chwilę pokażę demo, jak to działa. O właśnie. Jak z tego wyjść? Okej. Pum. Tu jest mały blok, który my w tej chwili używamy. Gatsby już jest w wersji drugiej, natomiast tutaj jest blok, który zmigrowaliśmy jakieś pół roku temu z WordPressa. Mieliśmy około chyba 5000 stron. W paru językach. To cały czas używa Gatsby'ego 1, także jeszcze, ale koncepcja jest dokładnie ta sama. Co chciałem pokazać? Jeśli przeładujemy stronę, to w tej chwili filtruje. Przeładujemy stronę, działa? Aha, tu. Jeśli przeładujemy stronę, w tej chwili mam filtrowanie włączone po JavaScriptach. Tutaj ładujemy tonę jakichś tam spamerskich i śledzących rzeczy, też przy okazji, dlatego jest tego tak dużo. Natomiast chciałem, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Kiedy zacznę przewijać stronę, on zaczyna dociągać w tym momencie od razu JavaScript potrzebny do załadowania, wyświetlenia stron, które są podlinkowane. Czyli na przykład jeśli... tak ściągnę. O. W tej chwili ściągnął... to nie wiem, czy to widać. Może da się tak powiększyć? O, widać, da się. To jest na przykład ścieżka Defeat Monsters i tutaj się pojawia ten link po lewej stronie, tutaj na dole. Pum. Więc on automatycznie jakby widzi, wyczaja, które linki są widoczne na stronie w danej chwili i automatycznie dociąga. W tym momencie, jeśli klikniemy w taki link, to praktycznie nie ma ładowania, ponieważ wszystko już jest dociągnięte. To jest kwestia tylko tego, żeby React przerenderował stronę. Także nie musimy się martwić, że ktoś coś tam będzie ładować, dużo będzie trwało czasu i tak dalej. W tej chwili to jest takie dosyć uproszczone, znaczy on i tak jest dosyć fajne, natomiast w tej chwili to działa tak, że on ładuje po prostu linki, które są widoczne na stronie. Natomiast Google zrobiło bardzo fajną rzecz, których nie używaliśmy, a mianowicie zrobiło taką bibliotekę Guess.js, która, jak oczywiście jak wszystko w Google, używa machine learning. Nie wiem, na ile rzeczywiście używa machine learning, ale niby. Natomiast używa danych z Google Analytics i machine learning, aby tak naprawdę wykombinować, w jakiej kolejności ściągać te pliki. To znaczy, jeśli mamy na przykład
nie wiem, sklep i mamy u góry menu i mamy 5000 kategorii. Mamy dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci, dla kogoś tam jeszcze i kolory i w ogóle rozmiary, to tych linków na główku może być milion. Jeśli zaczniemy ściągać te rzeczy, a może się okazać, że na głównej stronie mamy na środku wielki guzik, nie wiem, 50% zniżki, w który wszyscy będą klikać tak czy siak. I zanim dociągnie nam Gatsby to mnie kupa czasu, zanim dociągnie wszystkie te po kolei strony. Więc w teorii przynajmniej ten plugin Guest.js powinien upewnić się, że najpierw zostanie dociągnięte w to, w co najbardziej jest prawdopodobne klikną użytkownicy nasi. Nie używałem, podobno fajne, Google kiedyś zrobiła prezentację, właśnie napisało plugin do Gatsby'ego, który to wszystko jakoś ogarnia. Także powinno to być jeszcze szybsze. I tym nie musimy się w ogóle martwić, pisząc aplikacji, to po prostu działa. Mamy komponent link, który sam to wszystko ogarnia i działa. Druga rzecz, którą chciałem pokazać, fajną też całkiem, to już jest plugin, który musimy jakby sami użyć, a mianowicie plugin, który przyspieszy ładowanie obrazków. Tutaj włączymy sobie wolne 3G i po przeładowaniu strony, o ile mam wyłączony cache, ten obrazek tutaj po lewej stronie to jest pierwszy standardowy. Jeśli ktoś korzysta z medium czegoś takiego, jakiegoś bloga, to wie, jak to działa. To jest plugin, który po prostu załatwia to za nas. Wszystkie obrazki będą działać w ten sposób, nie trzeba się przejmować. Fajnie działa. Normalnie on jest tak, że ta mini wersja jest inline'owana, także nie ma żadnego requestu po to i dopiero jest request po pełnoprawną wersję i potem to jest ładnie podmieniane przez CSS-y. Tu jest parę jeszcze wersji. Fajną rzeczą całkiem jest coś, co się nazywa Trace SVG. A mianowicie, spróbuję to przeładować i zobaczyć. To jest coś takiego, że najpierw dostajemy, zamiast robić blura, on tak naprawdę podczas budowania aplikacji naszej konwertuje obrazki do SVG, które z takiego bardzo uproszczonego SVG, który jest inline'owany, a następnie jest podmieniany na pełnoprawny obrazek. Nie wiem, czy one się kiedykolwiek doładują, bo włączyłem wolne 3G. O, jest. Także widać kontury. Jest parę takich wersji, które my możemy użyć, natomiast jest to całkiem fajne, bo poza skonfigurowaniem tak naprawdę tego pluginu nie musimy się specjalnie tym przejmować, po prostu działa. Także to są jakby takie dwie najprostsze rzeczy, które możemy zrobić, czyli pierwsze nawet nie musimy robić to, które pozwalają nam przyspieszyć działanie naszej aplikacji, szczególnie jeśli mamy jakiś taki firmowy blok, na przykład, gdzie mamy milion zdjęć. Dobra. Z powrotem do prezentacji. To jest dosyć fajna rzecz i ciekawa, i dla wielu osób na początku jest niepojęte w ogóle, po co w czymś, co generuje stan statyczny, jakiś GraphQL jest i po co i dlaczego. A mianowicie jedną rzecz chciałem tylko wyjaśnić, dlatego dodałem tam na dole add build time. Gatsby używa GraphQL, natomiast tylko w momencie budowania naszej strony. Po stronie klienta nie ma żadnego kodu związanego z GraphQL-em, o ile nie dodamy go sami. Natomiast Gatsby nie dodaje niczego. On po prostu buduje, używa tego, potem jest czyściutki kod bez żadnych GraphQL-owych rzeczy. Ale po co tak naprawdę Gatsby tego używa? A mianowicie pozwala mu to tak naprawdę zunifikować jakiekolwiek źródła danych. Gatsby ma przemilion pluginów, dobra, może trochę przesadzam, paręset pluginów do ładowania danych z różnych źródeł. A więc możemy ładować tak naprawdę dane z systemu plików i to mogą być jakiekolwiek pliki CSV, JSON, Markdown, YAML, jakiekolwiek dziwne formaty tam się wymyślą. Może to być CMS, na przykład WordPress, Contentful, którego akurat my używamy. Zmigrowaliśmy sobie z WordPressa do Contentfula. Drupal, cokolwiek. Może to być jakikolwiek API, o ile już istnieje plugin. Jeśli nie ma, zawsze możemy napisać sami. Może to być także baza danych. Jest na przykład plugin do Mongo i chyba do paru innych baz danych także. Główną zaletą tego jest, że tak naprawdę mamy jeden prosty system, który pozwala nam, tylko dodajemy plugin, ma zwykle prostą konfigurację, w sensie musimy podać jakiś, nie wiem, klucz autentykujący. I potem mamy wspólne API po prostu, które wygląda jak zwykły GraphQL i możemy sobie pobierać dane z czegokolwiek. Także nie musimy się jakby uczyć za każdym razem, jakie dziwne API akurat ktoś wystawił. To jest wszystko ujednolicone i bardzo proste. I możemy łączyć w tym momencie na przykład dane z wielu źródeł. Nie ma najmniejszego problemu, żeby wyświetlać dane z WordPressa, Twittera, Hacker Newsów, nie wiem, GitHuba, czegoś tam i tak dalej na jednej stronie. Tak to wygląda mniej więcej. To będą chyba trzy slajdy z kodem, także spokojnie. Takie coś wstawiamy w pliku z naszym komponentem. Gatsby podczas budowania statycznie sobie to analizuje, sprawdza, w którym plikach jest jakiekolwiek zapytanie GraphQL-owe, odpali je i przekaże je jako propsa data do naszego komponentu. Czyli to, nie wiem, jeśli tutaj mamy ten site metadata title,
to dostaniemy to po prostu jako propsa tutaj. I tak cała ta filozofia tak naprawdę. To znaczy, oczywiście tu jest mega prosty przykład, natomiast nie ma to znaczenia, jeśli pobieramy na przykład 1000 postów z WordPressa czy coś takiego, to mniej więcej dostaniemy to w ten sam sposób. Bardzo fajną rzeczą, która została dodana bardzo niedawno, jeśli ktoś taki slang GraphQL Schema Stitching i w ogóle, natomiast w uproszczeniu działa to w ten sposób, że mamy jeden plugin dla jakiegokolwiek API, które wystawia GraphQL-a. Czyli w przeciwieństwie do tych, których wspomniałem wcześniej, mamy osobny plugin na przykład do WordPressa, do Contentfula, do Drupala, do czegoś tam i tak dalej. Tutaj mamy jeden plugin, jeśli cokolwiek obsługuje GraphQL-a, wystarczy zainstalować jeden plugin, podać jakąś nazwę i nie wiem, ewentualnie właśnie token autentykujący i tyle. Tu jest przykład, jak tego używać z GitHubem. Tak samo. Po prostu robimy dokładnie, wrzucamy tak jak poprzednio, wrzucamy po prostu takie zapytanie na stronę z komponentem. I możemy sobie pobrać, ile osób akurat obgwiazdowało moje repozytorium. Cała filozofia. I dostaniemy to znowu na wejściu jako w propsie data po prostu. To jest koniec kodu w tej prezentacji. Może jeszcze tylko parę słów. Tak naprawdę wydaje się to może takie trochę dziwne i nie do końca sensowne na pierwszy rzut oka, natomiast jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo na przykład my możemy bardzo łatwo, w tej chwili ściągamy tereny tylko z Contentfula, ale na przykład używamy także, mamy taki serwis, który nazywa się Lever, który służy do jakiejś rekrutacji, takich rzeczy, ogłoszeń o pracę i tak dalej. Jest do tego plugin, o dziwo. Także bardzo łatwo na przykład możemy sobie zintegrować na każdy, nie wiem, na dole w stopce czy gdzieś, wrzucać ogłoszenie o pracę na przykład także podczas budowania aplikacji. I także to wszystko będzie dynamicznie sobie ściągało się akurat w tym momencie z Levera. Tak jak żadna niespodzianka, bo akurat to jest zaleta wszystkich generatorów stanu statycznych, a mianowicie może to być wrzucone gdziekolwiek, czy GitHub Pages, wszystko co pozwala nam hostować pliki statyczne po prostu, czyli GitHub Pages, S3, Netlify, Now, Search, wszystkie te takie dziwne serwisy. Najfajniejszy jest Netlify z nich wszystkich. Jest plugin do Gatsby'ego, który jakby automatycznie generuje nam konfigurację dla Netlify. Wszystkie przekierowania, które na przykład możemy sobie zrobić, tak jak wspomniałem, te client-side routes, czyli po prostu jeśli mamy te strony w stylu users przez jakieś tam ID, wszystko nam wygeneruje, nic nie musimy potem już robić, robimy deploy na Netlify i działa. To jest akurat bardzo fajna rzecz. Poza tym samo Netlify jest bardzo fajne, jeśli ktoś nie używał, polecam przynajmniej sprawdzić. Jedną z bardzo fajnych rzeczy, nie wiem czy to jest kwestia tej inwestycji, o której wcześniej wspomniałem, jest to, że Gatsby bardzo stara się zwracać uwagę nie tylko na user experience, bo tak jak wspomniałem, jeśli szybko coś się ładuje błyskawicznie, na pewno jest całkiem niezłe, natomiast także na developer experience. Mają osobną osobę zatrudnioną, która jest tak naprawdę odpowiedzialna głównie za pisanie dokumentacji, która jest fenomenalna, też za chwilę pokażę. Ogólnie cały jakby ekosystem jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiony. Teraz chciałem Wam pokazać właśnie parę rzeczy, które są zbudowane, używają Gatsby'ego, trochę opowiedzieć o pluginach i starters. To już. Dobra, to są tak zwane featured sites, natomiast chyba wszystkich jest ile? 300 w tej chwili. Gdzie myśmy byli? Featured. Czy tak, jedną z najpopularniejszych stron w sumie dokumentacja Reacta używa Gatsby'ego. Dosyć taka, nie jest to może super trywialna strona, ale też nic super skomplikowanego. Z fajnych rzeczy, które mają, to akurat jest interakcja, że na stronie można sobie uruchamiać kod. Także z takich, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko takich super statycznych stron, można na to zerknąć. Tutaj są strony już takie bardziej e-commerce'owe, które właśnie mają jakieś też koszyki kupowania i tak dalej. Nawet sam Gatsby ma sklep, gdzie można kupić ciuchy i też jest wszystko napisane w Gatsby. Oni używają chyba Shopify, jako integrują się z Shopify w jakiś sposób. Tu jest, nie wiem, jakieś takie Airbnb na przykład jest, tu gdzieś było Nike chyba, to akurat czarny ekran jest, ale Nike też stworzyło stronę ostatnio, używając Gatsby. Także nie jest to w każdym razie na pewno coś, co jest używane przez garstkę ludzi. Projekt istnieje chyba już od paru lat, także staje się coraz bardziej popularny. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, ma cały projekt, ma naprawdę świetną dokumentację, krok po kroku jest naprawdę, to tak na zasadzie już nawet co to jest HTML jest nawet wytłumaczone. Więc
Jest to także dla bardzo początkujących programistów naprawdę świetny projekt, który jeśli ktoś chciałby nawet zacząć z Reactem i nie chciałby konfigurować sobie wszystkiego, to zawsze jest, nie wiem, Create React App czy coś takiego. Natomiast Gatsby jak najbardziej także może być użyty do czegoś takiego, do nauki Reacta. Ogólnie jest naprawdę świetna dokumentacja. Tu jest bardziej taka dokumentacja już nie tutorialowa, ale jest właśnie dokładnie wytłumaczone, jak deployować na, nie wiem, na jakiś Heroku, Netlify, GitHub Pages, tego typu rzeczy, konfiguracja. Wszystkie rzeczy, tak naprawdę obsługa obrazków, wszystkie rzeczy, które mogą nam się przytrafić podczas pisania takiej aplikacji, na ogół są wytłumaczone. Nie wszystko jest jeszcze gotowe, na przykład jeśli klikniemy tutaj, jest obgwiazdkowane, to pisze, że to jest dopiero wstępna wersja, ale tak naprawdę wydaje mi się, że jakieś 90% tematów już jest opisane. Fajną rzeczą jest też, tak jak wspomniałem, bardzo tak naprawdę dużą zaletą Gatsby'ego jest ogromna ilość pluginów, praktycznie do wszystkiego. Jeśli chcemy naszą stronę zamienić w takie pełnoprawne PWA, instalujemy plugin offline, boom, działa. Tam jakąś prostą konfigurację trzeba zrobić, sitemapy tak samo, wystarczy, też piszemy w tym momencie tak naprawdę zapytanie GraphQL-owe, które wygeneruje nam sitemapę. Tu mamy wyszukiwarkę do wszystkich pluginów. Pluginy, które nam mogą pobierać dane, mają przyrostek Gatsby Source i w tej chwili jest ich 156. Także jest 156 pluginów, które potrafią nam wczytać dane z jakiegoś tam źródła. Natomiast jedną rzeczą, która może być na początku dosyć przytłaczająca, to jest Gatsby jest tak naprawdę dosyć niskopoziomowe. Jeśli używamy jakiegoś Hugo, Hexo, czegoś takiego, Jekyll na przykład, tam wszystko jest w miarę proste. Wrzuć plik w to miejsce, wygeneruje się, bo jakaś prosta konfiguracja na ogół działa. W Gatsby na przykład musimy sami tak naprawdę napisać kod, który wygeneruje nam ścieżkę do, na przykład do posta, jeśli wrzucimy jakieś pliki z Markdownem. I to jest nasza decyzja, czy chcemy, żeby nazwa, czyli na przykład ścieżka była generowana na podstawie nazwy pliku, czy jakiegoś atrybutu, który jest w Markdownie, czy w jaki sposób chcemy to zrobić. To jest nasze zmartwienie i na początku dla osób, które dopiero zaczynają zupełnie przygodę z Gatsby, to może być trochę przytłaczające. Dlatego powstało coś takiego jak tak zwane startery. Po prostu i tego jest ogromna ilość też, znaczy no, przez ogromną w tej chwili jest 52. To są takie po prostu startery, gdzie na przykład jeśli chcemy sobie zacząć, nie wiem, jakiś blog, tworzymy sobie Gatsby ma CLI, tworzymy nowy, piszemy sobie Gatsby new, podajemy link do startera i on tak naprawdę sklonuje nam to repozytorium. I tam będą skonfigurowane już wszystkie pluginy, także poinstalowane wszystko, co nam będzie potrzebne. Także na przykład jeśli ktoś chciałby, nie wiem, stworzyć blog z tagami, kategoriami i tak dalej, to już tam jest wszystko porobione, gotowe i tylko jest instrukcja obsługi, wstaw pliki w dane miejsce, będzie działać. Także w tym momencie mamy tak jakby trochę dla początkujących, szczególnie programistów, jakby niższa jest bariera wejścia w ten projekt. Natomiast kiedy myśmy pisali nasz blog, to już był jakiś czas temu, jeszcze nie było tych startery, było tylko parę i takie dosyć dziwne i niedopracowane, także my pisaliśmy wszystko sami. Natomiast dalej fajnym pomysłem jest czasami zerknięcie na niektóre startery, żeby zobaczyć po prostu czego używają, bo może się okazać, że coś co my chcemy sobie skonfigurować czy napisać sami, ktoś już wymyślił, jest do tego plugin i po prostu nie ma specjalnie sensu. Okej, już prawie koniec. Tu są linki. Jeśli ktoś chciałby, był zainteresowany, chciałby sprawdzić. Pierwsze dwa kierują po prostu do dokumentacji, natomiast ostatni kieruje do kursu na ekhet.io. Chyba jest taki 30-minutowy kurs. Jest całkiem fajny, natomiast dokumentacja w sumie tłumaczy to chyba lepiej. Także jeśli ktoś chce po prostu, nie wiem, woli oglądać filmy wideo, może sobie zobaczyć ten kurs. Fajna rzecz, jeśli ktokolwiek zrobi jakikolwiek pull request do Gatsby'ego, dostanie kuponik na ich ciuchy i można sobie po prostu zamówić przez ich sklepik jakikolwiek ciuch, sztukę jedną. I to może być jakikolwiek pull request, to nie musi być jakieś, nie ma limitu, w sensie, że trzeba zrobić super ważny pull request, który przyspieszy wszystko 50%, to może być nawet poprawienie literówki w jakimś pull requestie, a czy w jakiejś tam dowolnej dokumentacji. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, zachęcam. I to by było na tyle. Dzięki. Macie jakieś pytania? Może? Okej. Okay. Znaczy tak, mamy 3,5 tysiąca postów, natomiast stron generowanych mamy ponad 5 tysięcy, bo do tego dochodzą strony typu indeks, tam jeszcze jest paginacja, 1, 2, 3 i tak dalej, kategorie, tagi, tego typu rzeczy. Także łącznie jest około 5 tysięcy postów, znaczy stron.
My nie używamy Netlify, używamy własnej infrastruktury. W tej chwili zajmuje horrendalnie długo, bo używamy, tak jak wspomniałem, używamy jeszcze starej wersji Gatsby'ego, która wciąż używa Webpacka 1 i zajmuje nam to 50 minut. Natomiast zrobiliśmy po przejściu na wersję drugą, zajmuje nam to niecałe 15 minut. I tak naprawdę u nas jest jeszcze ten problem, znowu. Gatsby, mamy dosyć specyficzną konfigurację i tak naprawdę budujemy naszą aplikację 6 razy dla każdego języka osobno i 6 razy pobieramy dane z Contentfula, co jest zupełnie bez sensu trochę, natomiast w tej chwili tak robimy, bo nam było tak łatwiej. Także jeśli musimy zrobić, nie wiem, mały, tak naprawdę kwestia jakby w jaki sposób my organizujemy ścieżki i chodzi o to, że pod jedną domeną mamy 15 aplikacji webowych i mamy potem problem, żeby wytłumaczyć serwerowi, które pliki ma z której aplikacji serwować. Natomiast zakładamy, że jeśli uda nam się jakby obejść ten problem i w końcu przepiąć się na Gatsby'ego dwójkę, to powinniśmy zejść poniżej 10 minut z budowaniem tego wszystkiego. I w tej chwili mamy zrobione tak, że automatycznie budujemy 2 razy dziennie całego bloga naszego. Także jeśli nasi edytorzy, tam mamy sadę osób, które piszą te artykuły w różnych językach, jeśli dodadzą jakiś artykuł, no to praktycznie mają pewność, że to się pojawi tego samego dnia jeszcze, a my nie musimy nic tam naciskać. Moglibyśmy nawet zrobić tak, żeby automatycznie to robić. Contentful ma webhooki, które po publikacji czegokolwiek od razu mogą powiadomić i możemy sobie odpalić. Natomiast często jest tak, że u nas edytorzy po prostu publikują, potem o, literówka, bum, opublikuj, i tak dalej, i publikują potem 30 razy, więc łatwiej nam jest po prostu to zrobić, że o stałych godzinach codziennie budujemy to 2 razy, niż ustawiać webhooki i potem kombinować, jak anulować już rozpoczęte buildy i zaczynać kolejne i tak dalej. Tak, mają, a czy to też jest problem w tej chwili? Tak. Contentful, którego my używamy, oferuje preview markdowna, artykułu, o których się pisze. Natomiast oni mają własne style, nie mają takich styli oczywiście, jak u nas są na blogu. Więc owszem, nasi edytorzy czasami marudzą, że to nie jest do końca to samo. Gatsby w tej chwili pracuje nad, tak jak wspomniałem, Gatsby dostał inwestycje i to nie dostał inwestycji na to, żeby ludzie pracowali nad open source'em przez kolejne 3 lata i nic z tego nie było, tylko chcą dostać z powrotem kasę. W związku z czym pierwszym chyba projektem, który stworzy Gatsby jako firma Gatsby, będzie Gatsby Preview właśnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie działać, natomiast wysyłali informacje do ludzi, którzy używają właśnie Contentfula. I będą pracować nad produktem, który jakoś z nim będzie się integrował z Contentfulem i dawał po prostu błyskawiczne preview posta, o którym piszemy. Natomiast jeśli załóż, zakładając nawet, że tego nie ma, jednym prostym rozwiązaniem jest po prostu napisanie sobie osobnej aplikacji, która używa dokładnie tych samych komponentów, które używa Gatsby, i tylko po prostu pobierać dane na kliencie, a nie podczas budowania i tyle. Ale też jeszcze się nie zabraliśmy za to, bo nie mamy czasu po prostu. Jeszcze jakieś pytania? Okej, dzięki.